Cześć, Tron Jarek 82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku, moi drodzy, z Farmers Life. Dokończyłem, moi drodzy, dokończyłem tutaj budowę. O, jeszcze jajka są. Dobra, nieważne, dokończyłem budowę. Znalazłem sobie eternit, jeszcze jeden mi został nawet z tej budowy. Zrobiłem sobie drewutnię i zrobiłem sobie kurnik. O, i tak to będzie na dzień dzisiejszy wyglądało. Tu oczywiście się coś dzieje, gotuje się. Ile mamy na to czasu? 9 godzin prawie mamy, no i niech się tam... Mam lampę, mam ten... Porobiłem trochę porządków, ale moi drodzy, z dwóch mlek, moi drodzy, wychodzi 10 sztuk masła. I teraz pytanie, które mnie nurtuje bardzo mocno, a mianowicie jest takie... za co zarobię więcej, nie? Ale dobra, mamy henia. Tu musimy sprzedać jemu. Musimy mu sprzedać 20 sztuk tego, to zarobimy całe 20, no nieważne. Tego opana pójdziemy od razu damy sobie trochę złomu. Kurde, 12 sztuk złomu. Dostanę 168 kasy, tak? No i dobra, to już mamy ogarnięte. Mamy marzec tak w ogóle, nie? Mamy marzec, mamy godzinę 10.09. Dobry, chcesz się lać? Nie? Dzisiaj nie? To nie. Teraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja, moi drodzy. Sprzedając na przykład dwa mleka. Za dwa mleka dostanę 126. A za 10 masła? Ona tylko 4 przyjmie. Ja, za 4 dostanie 60. Czyli po 15 za masło, tak? Po 15 za masło. I 75 za jedno mleko, można by powiedzieć, tak? Zobaczmy, 75 za jedno mleko. Jak ja bym chciał jedno, to 63. To bardziej się opłaca, ale... Problem polega na tym, że ona nie weźmie tyle masa. No dobra, to niech bierze ile bierze. Para. Bierz te jajka też. Para. Mamy 407. To już nie jest tak pięknie, jakby nam się wydawało. Ale dobra. My tu pitu. Czy mamy jakieś... Właśnie, ja chciałem zobaczyć jeszcze teraz pozwolenia. Mamy pozwolenia. Pozwolenia na naszej farmie. A, to jeszcze została nam tylko elektryczność za 2000, ale dobra, nie mamy elektryczności i nie będzie elektryczności, ale dzisiaj, moi drodzy, wybierzemy się na przejażdżkę, mianowicie, czekaj, a czy ty masz jakieś zadanie dla mnie? Nie, ona już ma wszystko załatwione, ten chyba też ma wszystko, nie ma wszystkiego. Prowadź utalentowany gorzelnik, to tam się alkohole produkuje. Dobra, nieważne, olać to, moi drodzy. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę, a wycieczka, tu mamy niedźwiedzia, a wycieczka jest tu, że jedziemy na farmę Anny. Tak jest, moi drodzy, na farmę Anny, ale jeszcze w międzyczasie, jak już tu jesteśmy, właśnie, bo ja będę potrzebował dachówek, ale to na razie nie będę miał czego kupić, nie? A tu jeszcze, o! Co tu się zepsuło? Co to było? Zgniłe pożywienie. Ja. Tu mamy pajki. Tu zostawiliśmy pajki. Dobra, wezmę w razie czego. Tu nam coś zgniło. A jak wezmę wszystko, to co? Dobra, to zabiorę. Mamy czołga. Czołg jest pusty. Dobra. Mamy łom w ogóle? Mamy. Tamten czołg też jest pusty. Co? Jedziemy do Anny, nie? Jedziemy do Anny, może zobaczymy jeszcze jakiegoś innego czołga po drodze. Tamten też chyba jest pusty. Mamy miny, chociaż wiecie co, ja bym jeszcze poszedł z ciekawości, zobaczył czy coś się nie zrespiło. O, ale patrzcie, teraz przynajmniej zobaczcie, jak ładnie widać miny, nie? Dobra, żeby nie było, że zaraz wlezę w coś. Tu jedna. Jak ja to wszedłem, że ja tu... Teraz przynajmniej trawy nie ma, to można byłoby te... Chociaż kurde, czy ja wiem, czy nie...
Czy nie lepiej byłoby je rozbroić? To ja nie będę miał wagi. Podnieś. Jedna. Ja tu trzy widziałem. A tam są, dobra. Podnieś. Tu jest jedna, tu jest druga. Dobra, te może w środku sobie weźmiemy najpierw. Ale żeby nie było, pozapisujemy, bo to wiecie, to tak średnio może być. Średnio może być. Okej. Dobra, tu mamy, teraz mamy tak, tutaj mamy dwie. Tutaj mamy dwie, to ogarniemy sobie od razu to. Okej. Mamy kolejną. Teraz dobrze jest je widzieć, nie? Oj, oj, oj by było. Byłby ząg. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra. Ile jeszcze tych mamy min? Sześć, one są ciężkie. Kurczę. Czekaj, czy ja jeszcze gdzieś tu jakieś nie widziałem? Tam jest jedna przede mną. Tu jest jedna przede mną. Dobra. A to trzeba iść porozbrajać, póki trawa nie urosła. Póki trawa nie urosła, bo ja się boję, że... O, tu patrzcie, jedna, druga. Ja się boję, że jak później wlazę... Bo jak później jak to wlazę, jak trawa urośnie, to nie będę nic widział, nie? Tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia, czwarta. Ale to tu jest więcej tych... Min, dobra, stój, zapisz, stój. Tutaj nie ma. Pochodziłem po lesie, porobiłem sobie kilka porządków, znaczy kilka porządków. No, trochę porządków co zrobiłem. Tu są trzy. Porobiłem porządki. Znalazłem sobie... Kurde, nie mogę się skupić. Znalazłem trochę eternit. O, tu jest właśnie. No mówię, że gdzieś ona tutaj była. To właściwie to tu... Tych min nie widać. Chwila, moment. Dobra, jedziemy dalej z tymi minami, moi drodzy. Tu jest jedna. Tu jest druga. Ona się nie... O kurde, zepsułem coś. Z się nie podświetla, moi drodzy. Niedobrze. Ale to nic. Ogarniemy sobie te miny. W razie czego sprzedamy. Ciepło było. Tam jeszcze jest jedna. Widzę, tu jest druga. Gdzieś jeszcze... No mówię, póki trawy nie ma, to można iść, chodzić i zbierać. Tu, to jest trzy jeszcze. Ta, tu gdzieś była, tu jest. Ja to od razu zapiszę, bo jak nie wysadzi, to wiecie co, to będę musiał znowu się męczyć od początku, a na razie mam 11 min. Ej, to nie jest źle. Na minach można zrobić kasę. Nie wiem, czy ja bym nie zrobił tej kasy. I tu jeszcze jedna gdzieś była. Tu. O, już ledwo chodzi. Ledwo chodzi. Ale to nic.
To nic, to nic, to nic. I teraz pytanie, czy ja jeszcze... Jeszcze gdzieś te miny są. Na pewno gdzieś jeszcze są. Wiecie, co ja zrobię? Ja pójdę od razu, sprzedam. Dobra, bo tu będzie za ciężko mi. To wyrzucę to 8 na przykład. To ile waży? 5,2 kg. Dobra, to też na razie wyrzucę. Nie wiem, co to jest w ogóle i skąd to się wzięło. Ale dobra. Skoczmy na rowera i z górki na pazurki pojedźmy, sprzedajmy te miny. Zawsze będzie parę groszy więcej, nie? Bo nie wiem, czy one mi się do czegoś jeszcze przydadzą. Czy nie. A chciałbym tutaj bezpiecznie pochodzić sobie po tym. Bo tutaj, z tego co mi wiadomo, to się złomy respią. A jak się respią, to będzie można na tym zarobić, nie? O, pa, jeszcze rower wywalił. Dobra. Dobry, dzień dobry, to znowu ja. Czy przyjmie pani 13 minków? 1300, no, elegancko, od razu lżej, nie? Dobra, od razu lżej. Tutaj te dwie trawy też bym wyrzucił, bo po co mi one? Na razie niepotrzebne. Której godzina? 12. Miało być tak pięknie, szybko, ładnie i cudownie, a jak widać chyba nie jest. Ale przynajmniej jest trochę... Czekajcie, jak jest trochę kasy. Jest trochę kasy. Ile mamy kasy? 1700. Ja na pewno będę potrzebował Eternitu. Będę chciał tu farmę. Dobra, ma farbę ci sprzedam, bo po co mi ona? O, wziąłem 30? 30. No i git malina. Dobra, mam 30... Leleń. Mam 30 Eternitu, jest dobrze, moi drodzy. Jest dobrze, nie trzeba pluć. Tylko w sumie, czy ja chcę z tym chodzić. Może nie chcę, nie, niekoniecznie chcę z tym chodzić, to może upcham to tu. Nie wiem, czy ja tu będę... O, wszystko nie wlazło. Dobra, 5 zostało. No i dobra, niech będzie 5, nie? Niech będzie sobie 5. Idziemy dalej rozbrajać te miny. Żeby nie było, że ja naprawdę później będę chciał wejść sobie coś tu przeszukać, ewentualnie iść po złom czy po coś, a tu się okaże, że tu ząk, nie? Teraz zanim wejdziemy na pole minowe, to my sobie tutaj zrobimy zapis. Poszukajmy tych minów. O, tu jest. Tu jest druga. Dobra, są dwie. Czekaj, tu jest trzecia. A, dobra, dobra, dobra. I tu wokół płotu można iść. No dobra. Bo tu jest złom. I przy takim złomie zawsze leży 5 eternitów jeszcze. O, i tam coś zgniło, patrzcie. Mięso zgniło, na bank coś zgniło. Na bank coś zgniło, tutaj mięso. Coś się wysadziło tutaj. Bo tylko żywność się zepsuła, nie? Czyli ktoś tu, ten dyk, chciał tu atakować. Tam mamy złomy jeszcze. Ja to nie mówię, że tu będzie aż tak dużo tych min. Czekajcie, czekajcie, bo ja tu... Skąd ja wylazłem, żeby zaraz się nie nadzieć na minę, o. Żeby nie nadzieć się na minę. Tu i tu jest jeszcze jedna, dobra. Dawaj. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Mamy to. Coraz lepiej nam to idzie. Ale dobra, niech pal dnia przed zachodem słońca. Tak mi uczyni. Tak mi uczyni. Dobra. Mamy tu. Raz, raz, raz. Raz, raz. O. O. Dobra. Mamy jeszcze jedną. I jeszcze tutaj mamy. Tu jeszcze mamy. Jeszcze.
gdzie jeszcze? O, i tam jest złom, moi drodzy. Tu jest złom, tam jest złom gdzieś. Nie, to nie złom, to zasieki. Ale dobra, my nie ten, my sobie wyjdziemy tutaj, zobaczymy, czy coś tu... Czy coś tu się nam nowego pokazało. Nie. Nic się nowego nam nie pokazało. No dobra, to jak się nic nam nie pokazało, to my zostawimy sobie miny tutaj. Chcemy wiedzieć, żeby po to przyjść. Na tym będziemy mogli zarobić kupę hajsu. Teraz tak, wyłącz to. Teraz trzeba byłoby... I tutaj mogę jeszcze chodzić, tak jakby... Patrzcie, tu mamy znowu kawałki mięsa jakieś. Czyli ktoś tu musi... No właśnie, pa. Wiedziałem, że to tak będzie. Wiedziałem, że to tak będzie. Tu jest. Nie wdepnij. Nie wdepnij, bo to szkoda. Ach, chciał zabłysnąć. O, tu. I wokół bunkra też jest i to rozmieszczone bardzo mocno, bym powiedział. 14 godzina. Kurde, ja nie dojadę do tej jamki dzisiaj. Nie dojadę. Dobra, mam nadzieję, że już na więcej nie wpadnę. Tam jest jedna. Dobrze byłoby tak wokół bunkra obejść, nie? Jak tam waga? A, wagi jeszcze mamy sporo. Tu jest jedna. Tu jest druga. Tam gdzieś była trzecia. U mnie te najbliżej najbardziej chyba martwią. No dobra, weźmy te trzy jeszcze, zróbmy i wychodźmy stąd. Było blisko. Było blisko, dobra. I przed siebie, o tu jeszcze jest. Gdybyś nie wpadł, to ja tu patrzyłem. Tu jedna, tu druga, a tam trzecia, czwarta. Dobra. Spróbujmy. Jedna jest. Druga, trzecia, czwarta. A tam? Kurde, jeszcze pogoda taka do duszy. Dobra, to mamy. Były, która to była, bo już teraz, kurde, teraz to już nie wiem, no tu są dwie. Jedna jest tu. Jedna jest tu. Aliera. Mam nadzieję, że to ostatnia, już więcej nie będzie, co? Ale chyba się pomyliłem, bo tu widzę kolejną. Głodny jesteś jak wilk? Co ja ci na to poradzę? To ja ci na to poradzę. Dobra, częściowo mamy trochę rozminowane, ale tylko trochę. Bo jeszcze jest tu. Dobra, ale ja już bym chyba chciał stąd wyjść. Chyba chciałbym wyjść stąd. Dobra, idę ja stąd, bo tu już się robi niebezpiecznie. O, kolejna butelka gotowa. Dobra. Wejdziemy to naokoło. Uwaga. Chyba, że szybko skoczę jeszcze do sklepu. I ile mamy tych min? 7. Może jeszcze bym te 7 opitolił, a tamtą piątkę sobie zostawił awaryjnie? Można byłoby tak zrobić, nie? Kurde, mogę wziąć jeszcze trochę złomu i jemu tu opchnąć. Ale to nic, dobra, w brzuchu burczy. Masz miny, chcesz? Ja bym coś zjadł od ciebie, dobra. Co bym zjadł? Właśnie, ja miałem kupić jeden miód, moi drodzy.
Właśnie, właśnie. Stop, 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 mieciu. Miałem kupić i 10 jabłek miałem kupić. 6 masz tylko. Dobra, niech będzie 6. Niech będzie 6. Dlaczego? Bo muszę zrobić cydr jabłkowy i muszę zrobić, moi drodzy, zacier z miodu jeszcze, nie? To... No. Tak, muszę to jeszcze zrobić, żeby móc to ogarnąć. A tu se po te wynalazki se pójdę kiedy indziej jeszcze. Pozbieram tylko to, co wyrzuciłem. 45 kilo, nie jest źle. Wsiadaj na rower i jedziemy. Kawał drogi przede mną, pod górę. To nic. A jakbym tu skręcił, to wjadę na farmę, ale ja do farmy swojej nie chcę. O, tu jeszcze jest czołg. Leleń. Dobra, nie, jedziemy na razie drogą, nie ma co. Jedziemy drogą i się rozglądamy, co tu dobrego może być. Ciekawego. Tu gdzieś niedźwiedź grasuje, więc... Kurde. Tak się rozglądam, moi drodzy, jeszcze trochę za złomem. No nie, dobra, nie mam czasu teraz na strzelanie, bo my mamy co innego. Chciałbym dzisiaj odwiedzić Ankę i chciałbym odwiedzić PGR, ale czy mi się to uda? Szczerze wątpię, ale tu mamy złom. Mamy złom, moi drodzy, i tu dość sporo tego złomu. Tam mamy sarnę. I nawet padła. Nawet padła. O, tu są dachówki. Tu są dachówki, widzicie? Warto zbierać. Dobra, gdzie ta sarna padła? Gdzieś tu. Mówcie, że się stoczyła. O. Tu. Kurde, bardzo za dużo waży. Dobra, spożyj wodę. Coś bym zjadł, ale nie mam co. Ile to waży? 6-8 kilo. Dobra, wrzućmy to na razie. Idziemy do Anki dalej. Ten złom później posprzątamy. Ale dobrze wiedzieć, że tu jest. Dobrze wiedzieć, że tu jest. W każdym razie dachówki sobie już mamy. 10 dachówek i tam 30, to jest 40. 40 dachówek, czyli już na coś będzie, moi drodzy. Już na coś będzie. Dlatego mówię, że ja się tak tutaj rozglądam trochę za złomem, bo w tych lasach pełno tego złomu. Myślę, że jak kupię sobie wóz, traktor mamy, paliwo do traktora już też mamy. Tam jest o daleko, daleko moja farma. Paliwo do traktora mamy. Traktor mamy, nie mamy przyczepy, więc trzeba będzie kupić przyczepę i ten złom pozbierać. Wtedy go upitolić. Opitolić, moi drodzy. O, kolejny leleń. Wiem, że nie mam czasu na polowanie. Która jest godzina? 15:57. Żeby tylko zapamiętać, gdzie to jest. O, ale tu kurde zwierzyny. A w ogóle dobrze jadę? Dobrze. Już jesteśmy prawie, że na miejscu. Prawie, że na miejscu. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry. Siemanko. No dobra, że ja cię rozumiem. Co bym nie robiła, to marchewki nigdy u mnie rosnąć nie chcą. Całą można dostać, jakieś przeklęta ziemia. Tutaj jeszcze co? Anka musi marchewki kupować, żeby móc je sprzedawać. Kto to widział? A może to nie moja ziemia, tylko ja. Może mnie kto przeklął. Dałabym ci nasiona, może byś u siebie spróbował wyhodować. Dobra, dawaj. Dawaj nasiona. Dawaj nasiona, ja bym coś zobaczył, co ty tu jeszcze masz. Czy w ogóle coś tu masz dobrego? Jakieś skrzyneczki, nie skrzyneczki, może coś ciekawego? Wóz drabiniasty, właśnie. Zobacz, jaki fajny wóz. Ale chyba ona tutaj nic nie ma. Tutaj nie można nic zabrać od niej, nie? No dobra, czyli...
Ankę mamy ogarniętą, teoretycznie. Nowy punkt szybkiej podróży. Ile mam wagi? 64. Teraz jakbym od Anki pociął centralnie w dół, to bym trafił na swoją farmę. I można by było powiedzieć, że tak, gdzieś, co? Tak jest. Tak zrobimy. Ale kurde, z góry to ciśnie chłopak. Jostek widzę, się tylko chłopie nie zabił, bo masz tylko pół życia, nie? Żaden kamień nie wskoczył, albo jeszcze coś innego niedobrego. Ole zapierdziela. O kurde. O kurde. Dobra, to jest to. O jak mi miota, ty. Dobra, wolniej. Wolniej, o. Tu zobaczcie, tu. O, tu też jest zwierzyna. Tutaj posprzątałem sobie, o, wyniosłem tutaj. Dobra, już poszedłeś, dziadu, to tutaj sobie pozbierałem, z drugiej strony w lesie też sobie pozbierałem, ale dobra, żeby nie było, ja to muszę to wyrzucić. Trochę desek sobie narobiłem przez zimę jeszcze. O. Kura lata, nie chce lata. Kura lata, jak szalona, dobra, prrr. Ty szalony. Weźmy to. Weźmy to i teraz tak, wrzućmy to tu, krowa tam sobie chodzi, nie chce chodzi. Dobra, paliwo do traktora od razu bym może zatankował, dolej paliwa. Więcej nie ma, no to okej. A, wszystko dolałem. Dobra, jabłka i marchewkę. Kule stoją, tu się coś gotuje. Miód wyrzucamy, mięso wyrzucamy, masło wyrzucamy, jabłka wyrzucamy. Marchewkę też na razie wyrzućmy. Butelka z wodą na razie też, bo mi tylko będzie przeszkadzać. Ewentualnie tu mogę zabrać, o, za 50 minut. To chyba nic z tego nie będzie. Chyba PGR-a zrobimy w drugim tym, nie? Takie era zrobimy w drugim tym. No ale dobra, to sobie weźmy motykę. Co? Dobądź motykę? Dodaj marchewki. No właśnie... Chciałem to zrobić, no. Które jest 17. To kawał drogi do tego PGR-u. Dobra. PGR sobie darujemy dzisiaj. Tutaj trochę... Tutaj była nasza poprzednia ta. Ej, ale to... No, dobra. 2, 3, 4. Może faktycznie to się przeklął i ona nie wie, co się dzieje, nie? Zielsko wykosić. Jakie zielsko wykosić, jak to zielska nie ma tam? Kłamujecie mnie. Właśnie, trzeba byłoby może jakiegoś pługa albo... Tylko teraz pytanie. Trzeba byłoby na konia nazbierać, a na konia to tam ze 3000, nie? Jeszcze trochę na pług pewnie. O. To my sobie posadzimy marcheweczki. W tą stronę to ja nic nie widzę, bo mi się też światło odbija. O, i tu będą marcheweczki. Dobra, chodźmy po te marcheweczki. Te marcheweczki. Ile jeszcze? 21 minut. To akurat może zdążę. Te marcheweczki. Dobra, są marcheweczki. Jej, tylko czekajcie, co ja miałem jeszcze zrobić? Talentowany gorzelnik. Potrzebuję z cydru zrobić i z miodu pitnego zrobić. Z cydru i z miodu. Miodę musiałbym zagotować. Może na noc zagotuję. Co tu jest? Malinowy. Dobra, weźmy ten malinowy. Weźmy ten malinowy. Patrzmy jak tutaj. 5 godzin. To nie. Dobra, dajmy. Niech się to gotuje cały czas. Żebym nie zapomniał, nie?
Jasna gorzelnia, dobra. 210 godzin, ok. Weźmy 4 butelki. Ok, ok, ok. Zróbmy to tu. W sumie to na dobro. A mam cukier? Właśnie. Ja mam cukier. Mam cukier. Ej, to dawaj. Odpalamy od razu to. Na 2 godziny. I zrobimy zacier miodowy. Moi drodzy, dobra. Butelka gotowa, weź butelki. Wrzuć zacier tu. To już niech się robi. Tego mógłbym jeszcze zacier zrobić. Mam tylko 6 jabłek. Tylko tyle i nic więcej, ale mógłbym mięso pogotować. Przez te 2 godziny, ale to, to zaraz. Nasiona, marchewki najpierw posadzimy. Posadzimy nasiona, marchewki. Gdzie to ten nasz ugór? Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Dobra, mamy 6 marcheweczek. Tam 2 godziny się coś tam robi. 2 godziny się coś tam robi. Zanosimy ze sobą 4 butelki wody. Lampa motyka, dobra. Tyki, 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 tyki. Co mi tu kuro robi? To my teraz jeszcze oskrujemy sobie jelonka. Głodny jestem. Głodny jestem. Jelonka sprzedajemy czy nie? Tam. Powiesimy sobie tutaj jako nasze trofeum. Dobra, chodź chłopie na. I noc. I kurde, i znowu noc się zbliża, nie? Chodź na jajko. Jajko, zjedz. Od razu lepiej, nie? O, tyle mamy mięsa. W sumie, wiecie co? No to co? No to trzeba pogotować tutaj, bo to by nie było, nie? To by nie było. Tu mamy zacier za pół godziny. To akurat szynka gotowana. Ciach. Szynka gotowana. Ciach. I szynka gotowana. Ciach. Jeszcze jedną będę mógł szynkę ugotować. Mógłbym kanapki zrobić, ale szkoda mi kanapek. Szkoda mi kanapek. Dobra. Jak wygląda sytuacja z wodą? Można wody dolać. Teraz jak wygląda sytuacja z wodą tu? W miarę dobrze. Wiadro można odstawić. Gorzałę można odstawić. O! W sumie niepotrzebnie tam zrobiłem. Górę można odstawić. O! Fajki można odstawić. Łom, karabin, motykę trzeba też odstawić. Słoik też odstawić. Ile mam? Mam 5 słoików, czyli będziemy mogli zrobić 5 zacierów. 5 zacierów. Tak jest. Ale no co? Co tu się dzieje, moi drodzy? Ciemno. Otwórz wieżeja, ciemno. Już nic nie widać. A, tu jajka mogę zebrać. Dobra, to to zbiorę. Zobaczmy, jak te grzyby, moi drodzy. Grzyby 67 godzin. A te grzyby 67 godzin. A te grzyby 67 godzin. Zobaczcie, 67 godzin muszę czekać, żeby po krowę miałem iść. Dobra, ale to zaraz. Zaraz pójdę. Zaraz pójdę po krowę. To najpierw biorę to. Ewentualnie postawię jeszcze jajka. Daj mi. No dawaj, daj mi. Gotuj jajko. I gotuj jajko, którego już nie ma. Okej. Okej, czyli tak, szynkę odkładamy. Chyba, że jeszcze szynkę mogę jedną ugotować. Szynka się będzie gotowała. Minut 28, to dodajmy trochę do pieca. Mamy za to 12 jajek, już jest dobrze. Proszę bardzo, zacier miodowy zostaje. Motykę miałem schować.
Coś jeszcze miałem zrobić, tylko już nie pamiętam co. Kromkę chleba, jeszcze za wcześnie na jedzenie. Ale butelka by mi się przydała, bo mam tylko 7 butelek, moi drodzy. Niedobrze. Trzeba butelek gdzieś od kogoś kupić. Butelek i słoików. I cukru w sumie. Kasy mamy 1500, trochę mało. 17 minut. Dobra, jak jest 17 minut, to ja zdążę chyba pójść po krowę. Była ona, bo jest, patrzcie, 20.11, jak ten czas zapieprza, gdzie ta krowa jest? Ona gdzieś tu była. Nie mówcie, że ona... Gdzie jest moja mućka? Nie leży, ale gdzie jest moja mućka? Kury siedzą na grzędzie. A ta tu. Chodź. Chodź, bo trzeba cię... Ten. Chować do budy, żebyś mleko dawała. Musicie po... Kurde, jeszcze klocki są. Dobra. Tego też jest klocek? Nie wiem, nie widzę. Ale dobra, nieważne. Tu się dzieje, tu się dzieje, tu się dzieje. Tu on żarcie mama. A głodny? Jeszcze nie głodny. No to jak nie głodne, to motyczkę trzeba było schować, tak? Nie będziemy się nosić z motykami, moi drodzy. Nie, nie. Szynka gotowana. Akurat zobaczcie, rychło, w porę wszystko. Dobra, dziękuję. Jedno wiaderko weźmy na... Napełnijmy. Tutaj 16 minut, już więcej chyba raczej nic nie będę mógł zrobić. Bigos, grzyby, kapusta, sól. Mogę kawę zrobić, ale kawy nie będę robił, bo szkoda mi cukru. Marzone mięsko nie mamy. Dobra, w sumie to my nic nie mamy. To zobaczmy co tu jest. 20? Nie, co ja patrzę. Butelka, czyli 9 godzin mamy. No to, kurde, mamy 9 godzin, to najedzony, napity, przeziębiony. Przeziębienie. Głowa boli, bla, 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 herbata i sen w ciepłym łóżku. Dobra, zobaczymy, czy to tak zadziała bez herbaty. 9 godzin. Ciepło. Ciepło będzie, czy nie będzie? Kury strajkują, znaczy tylko tyle jaj, ile muszą. Aha. Dobra. Czyli to nic nie pomoże. 2 dni, 12 godzin. Dobra. Trudno. Jak to sytuacja? Za 9 minut. 4 butelki potrzebuję. Szybko, szybko, szybko. 4 butelki. Dobra, dawaj wszystkie w sumie tam. Dawaj. 6 minut, moi drodzy. 6 minut. Mamy kolejne. Kolejny stan. Magazynowy, że tak powiem. No, 2 minuty, dawaj. Jak tak, to czas wolno tutaj leci, jak się patrzy na to. A jak ten, to masakra, co? Dobra, weź butelki. Zacier tu, niech się robi. I elegancko. Teraz to już mi wszystko pasuje. Teraz mi wszystko pasuje. Szyna. Boik. 4 butle. No i dobra, wiecie co? I teoretycznie i praktycznie jestem najedzony i napity. Jestem nawet wypoczęty, mam nawet łoma. To ja bym tylko zostawił te wiadro. Napiję się zaraz ze studni. Mamy 9 godzin teoretycznie, która jest 6. Co ja chciałem zrobić? Napić się ze studni. Napić się ze studni, bo jeszcze kury nie wstały. Czy wstały już? Nie wstały, siedzą na grzędzie. No to dobra, to my nie będziemy tutaj... Można tu światło jakieś do roweru? Panie. Światło na rower. Spadnie. Weź z tego roweru, weź tą lampę, kurde. Dobra, nie ma, nie ma to tamto.
My, moi drodzy, teraz skoro mamy rower, trochę to słabo tu widać, ale to nic, mamy rower, to my się przepedałujemy w stronę słońca. I ciągle i w stronę słońca. Musimy tu ten budynek zwiedzić. I tu mamy niedźwiedzia. Ten budynek zwiedzić i pojechać do PGR-u. Tak to zrobimy właśnie. Tak właśnie to zrobimy, moi drodzy. A tam czołg stoi w lesie? Dobrze widzę? Dobrze widzę. Może do czołga najpierw. A czekaj, a tu niedźwiedź nie grasował? Właśnie. To najpierw pójdziemy do czołga, zobaczymy co tu się dzieje. W czołgu. Łom. Pyk. Zobaczmy co tu mamy za skarby. Paliwo, grana, dobra, dawaj. Teraz pojedziemy tu do chałupy, bo tu na pewno też coś jest. Złom. Tak, złom przykryty, a pod złomem skrzyneczka, moi drodzy. A w skrzyneczce jakieś dobroci. Pytanie tylko jakie. Aby dobre. O, nasiona kapusty, nasiona, co to jest? Owsa, żarówka. Ja. Ja bym to zrobił se. Ja bym se to zrobił. Czy coś tu mamy? Nie mamy więcej. Nic, dobra, to idziemy. Ile mamy wagi? 56 kilo i znowu nie opróżniłem się. Tak też bym był lżejszy, nie? No, ale dobra, nie ma to nie ma. Trudno. Mogłem jeszcze jajko na drogę sobie jeść. Dobrze jadę? Dobrze jadę. Do tartaku. Zajeżdżamy. Sprzedać złom. Kurde, może byśmy zajechali do tartaku złom sprzedać, co? Żebym się z nim nie nosił. Byłoby trochę lżej. Dobra, wyjedźmy, sprzedajmy ten złom. Paliwo w sumie też może na razie sprzedam. Co? Ile mam tego paliwa tutaj? 14. No to, że... A, już myślałem, że ich nie ma, nie? Dobra, dzień dobry, panie kierowniku. Panie kierowniku, złomu, chcesz pan? Za 70... Ty. Za 70? Nie wiem, czy to jest dobra cena, czy nie. Dobra, masz te... Paliwa nie chcesz. Ale za to, zobaczcie, on ma deski, desek nie, ale on ma za to butelek 20. Dobra, bo mi tam te butelki się kończą, to biorę. Dobra. Też jak czapka. Jedziemy dalej zwiedzić PGR. W końcu, czas najwyższy na PGR. Ale czemu ten paliwa nie chciał? Ja nie mam zielonego pojęcia. Nie, to nie. Musimy zwiedzić PGR. To jest ostatnie miejsce. O, tu jest czołg jeszcze. Dobra, dawaj do tego czołga, no. Nie wiem, czy wszystkie są, ale będę wiedział, że po tej stronie przynajmniej będę miał wszystkie. Ile jest? 50%. Dobra, to jeszcze łoma trochę starczy. Filtry, wódkę, piwo, no bierim. Kurde, 60 kilo, trochę za dużo wagi mam już. Co ci się popsuje? Nic ci się nie popsuje, co? Kurde, jeszcze jedno użycie łoma. Jeszcze jeden czołg po drodze. Ale będziemy wiedzieć, że wszystko w tą stronę to jest ten. To przeszukane, to już tu nie będziemy chodzić i szukać. Po tej stronie oczywiście, po mojej prawej jadąc na do PGR-u jakby co, ale podejrzewam, że jeszcze może gdzieś coś tam być. Właśnie tam bardziej. A tutaj jeszcze mamy rzeczkę, znaczy nie rzeczkę, jeziorko jakieś mamy. Może tutaj za jeziorkiem też coś jeszcze, jakiś czołg gdzieś tam w lesie stać. Ale to zobaczymy. Zobaczymy. Na razie najważniejsze jest to, żeby ogarnąć tego PGR-a w końcu.
Ogarnijmy PGR-a i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie tu jest wjazd? Tu. Dobra, mamy kawałek jakiegoś wjazdu. O, proszę bardzo. PGR. O, ładny, ładny. O, tu mamy miecia jakiegoś. Dobra, przeszalony. Halo, dzień dobry panie. O, czy mogę ci pomóc? Tak, jestem nałogowcem. Pewnie umrę z papierosem w gębie, ale nic na to nie poradzę. No, chyba wziąłem papierosy, co? Robotę mam nerwową, żonę mam nerwową, wszystko mnie wkurza. Jedyne, co mnie uspokaja, to papierosik. Bez przerwy mi się kończy, a samemu nie umiem sobie zrobić, bo mam za wielkie łapy. No dobra, pomogę. Ja mam papierosy. Kurde, nie mam. Dobra, nieważne. A czym ty handlujesz, chłopie? Kosiarka, pług, siewnik, młotkarnia. Co to jest za kopaszka? To nie widać nic. Tak, jakbym stanął może? Tu jest jakaś kopaczka, znowu silnik. Sieczkarnia. Rozrzutnik gnoju. Przyczepa, 200. Paski, filtry. Klucz, koło. O, to on też miał koło i ten. Oj, beczkę jakoś ma. Dobra, chłopie, nie chcesz kupić paliwa? A filtra nie chcesz kupić? A tutaj nie chcesz kupić, co jeszcze mogę ci sprzedać? Granaty? Wódę? Wódę nie, 2166. Kurde, już mógłbym kupić tą przyczepę. Pa, po jajach się drapie, ty dziadu jedzie. Mógłbym kupić tą przyczepę. Na tą wielka i ciężka, więc żaden koń jej nie pociągnie, ale za to jaka pojemna. Pół domu można by na niej przewieźć, ale jak sobie pomyślał o załadunku. No właśnie. I tu mnie sieczkarnia. Szkoda, że dla ludzi nie da się tak łatwo jedzenie produkować. Podłączasz silnik, wrzucasz praktycznie byle co i dostajesz paszę, która zadowoli się większość zwierząt. Genialna. 2800. Silnik do tego potrzebny jest. 2800. 5600. Uja. Tu jeszcze ktoś stoi. Czekaj, co ja jeszcze tutaj mam? Żarówkę, dobra, to nie. Dobry. Pogadamy. Nalepka, tabliczka, czekolady, wszystko w porządku. Zgadzamy się? Sprawa jest prosta. My dwaj na dwóch bykach. Najdłuższa prosta w okolicy. Wszystkie chwyty dozwolone. Sowa. 200, nagroda 500. Przeciwnik będzie oszukiwał. Całej. A gdzie ma swojego byka? No nie mam byka. No dobra. Dobra, tu mamy rower. Tu... O, to tu mamy jakąś skrzynkę jeszcze. Bez bomu tego się nie da otworzyć. No jak się nie da, jak ja mam? Staszek ma nam lepiej go... Aha, lepiej go nie prowokować teraz. Tu jest jakaś skrzynka jeszcze. No dobra. Staszka nie będziemy prowokować. A co mamy tu? Trzy papierosy, farbę pomarańczową. No, miód. Dobra, dawaj to. A tu jaki fajny traktor stoi. Pa, jaki pomalowany elegancko. Ta skrzynka. A i tu jeszcze jest skrzynka. I też bez łomu nie da się. Kurde, Staszek, masz łom? Powiedz, że masz łom, dziadu. Powiedz, proszę. Masz łom. Dobra, ja bym chciał kupić łom, a dam ci filterkę na przykład. A dla niego ile mam tych fajek mu wynieść? 10. Ty kurde, dziadu. Dobra, ale mam za to łom. Już. Mam ten łom czy nie? Mam łom. Dobra, mamy łom. Tu mamy drugą skrzynkę jakoś. Ta czysta. Garnijmy tutaj tą skrzynkę może. O. O, farba biała, farba czerwona. No dobra. Co możemy tutaj jeszcze znaleźć? Klucze. A tu chałupa, można wejść do chałupy? Dobra, butelka bimbru, pusta chałupa. Pusta chałupa, dobra, obejdźmy dookoła tego
budynku. Zobaczmy, co tu się dzieje, czy coś tu jest ciekawego. Tutaj nic nie ma. Jak ten PGR wygląda? To jest jeden budynek, 2, 3, 4. O kurde, trochę dużo tego. Dobra, tu ta skrzynka od Staszka to na pewno nie. Dobra, może przejdźmy się najpierw w tą stronę, zobaczmy, czy tu można w ogóle gdzieś wejść. O, tu widzę byki. Zwierzaki. O, tu widzę jakiegoś chłopka, roztropka. Dobry. A ty czym handlujesz? Proszę bardzo. Ma kury, ma koguty czerwone. Ma świnie. Ma maciory. Koryta, małe, duże. Paszy, 500. O kurde. Kozy ma. Kozły ma. Owce ma. Barany ma. Byka. 1800 byk kosztuje. Korci, korci. Tu mamy klacz pociągową, tu mamy konia pociągowego i znowu klacz. Ile koń kosztuje? 4200. Kurde, dobrze byłoby byka i barany 1800. No to barany można byłoby ogarnąć jeszcze, nie? Czy można w ogóle gdzieś wejść, coś zobaczyć? Nie można, ale można zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz. Tady z jabłkami, proszę bardzo, tak wyglądają kozy. Okej. Okay. Tak wyglądają świnie, ale to chyba nic nowego. Też nie można wejść. Tak wyglądają kury. O, i czerwony kogut. Dobry, dobry. Coś tu się świeci. Dobra, tu się nie świeci. Nie, to nie. Jak nie można, to nie można. Okej. Okay. O, ale patrzcie, jakie ładne konie. Czekaj, a tu byk, ja nie wiem, na co patrzeć. Dobra, tu jest kuń jeden. Tu jest byk. Tu byki, byki oddzielnie. O, jest, proszę bardzo. Jest kuń. Który jest który? Ciemny to chyba koń, a te jasne to chyba klasze, nie? Jakoś tak, dobra. Co my tu jeszcze? O, tu jest. Nie, to ten sam. Co tu mamy? A tu mamy łowieczki, moi drodzy. Łowieczki. O, jest i bara. Ja, całe zoo. Dobra. Czy tam jeszcze coś jest? Tam już raczej nie. Tu mamy fajny sad. Ej, podoba mi się taki sad. Też taki chcę. Też taki chcę. 5.45, a jeszcze musimy wrócić do domu na obrządek. Moi drodzy, na obrządek musimy wrócić. Dobra, co my tutaj mamy? Weźmy się tu, żebyśmy nic nie pominęli. O, drzwi otwarte? Nie. Lekko uchylone tylko. Aha, tu też się nie da wejść. Ale tam chyba zresztą nic nie ma. O, tu jeszcze ktoś jest. Tu jest jakaś baba. Czekaj tak na szybko. Dobra, tu jest jakaś baba i na górze jest skrzynka. Mogę ją chwycić, tą skrzynkę. Maryśka patrzy. Aha! Czyli ty się zbierz, Maryśka. Maryśka, czym ty handlujesz? O, Maryśka, ja muszę 4 jabłka wziąć. Albo... żeby zrobić tego cydru, nie? 4. Tam miałem 6, to będzie z tego 4. Dobra. To ona jeszcze ma nasiona tytoniu, moi drodzy. Maliny. Jagody. Kurde, ale jakie ceny. To 17, 430, 427, 807. 807, jabłka. Buraki po 15. Kurde, z buraków to bym sobie wziął. Kami ay tiyak na mapapahama. Aha, to nie dla ciebie. Ty, torbo jedna. A jabłka kupiłem? Chociaż kupiłem jabłka, dobra. A cukier mogę kupić? Kurde.
Ale mnie wkurzyła. Dobra, to kupimy tak. Tam mam 4 cukry, to czyli 8 cukrów trzeba byłoby jeszcze zrobić. Kupić to. I teraz mamy, tu mamy 10 jabłek, to jeszcze potrzebuję 30. 30 jabłek będę miał pełno. Tu. Co jeszcze mógłbym wziąć od niej? Co jeszcze mógłbym od niej wziąć? Dobre pytanie, nie? Kukurydzy nie, miodu nie. To, a, tego nie kupię, bo to nie dla mnie. Ewentualnie ziemniaków jeszcze. Dacie z ziemniaków? Ile to kosztuje? 600 za stówę. Ja, 72 kilo, dobra. Co jeszcze mógłbym zrobić? Co to jest? Tytoń. Tytoń 96. 500, ile ja tego tytoniu kupiłem? Jeden. Yeah. To chyba nie był dobry pomysł. Tu mamy, co mamy? Cebulę, grzyby. Ale ona wełnę sprzedaje, miód. Dobra. Cukru więcej kupi w takim razie. Nie wcisnę tego, ale tu jeszcze wrócimy, moi drodzy. Tu jest jedna skrzynka do zabrania. Tu jest u niej druga skrzynka do zabrania. Ja tu przyjdę w nocy. Jak taki typowy szabrownik. A czy mamy odblokowaną szybką podróż? Nie. Tu była szybka podróż. Dlaczego się nie odblokowało? Ja tu przyjdę jak szabrownik, jak nic. Czekaj, gdzie ta szybka podróż miała być? Gdzieś. Dobra, nowy punkt jest. Tu mamy rower, ok. Nie, oczywiście co? Za dużo ważę, nie? Chyba, żebym coś jemu opitolił. Farbę może. Masz farby? Nie masz farby. To ci nie opitole, dobra. Trudno. Coś jak czapka, no to musimy pedałować. Dobra, moi drodzy, to co? Ja w takim razie jadę na farmę, zrobię obrządek. Ile, nie? Chociaż, czekajcie, po co ja mam... A, wiem po co ja mam jechać. Wiem po co mam jechać, bo nie mogę się dawnąć, ale to nic nie szkodzi. Mogę to wyrzucić? Mogę to postawić? No, jak ja bym chciał wyrzucić... No boję? Właśnie. Bo tutaj nikt nie będzie szukał tych naboi, co? O! Do tego dorzuciłbym na przykład dwa... Ty, a on granatów nie chciał? Chyba nie, co? By chciał. I karabin. Kurde, no nie wiem. Dobra, zobaczymy. Jak chciał granaty, to mu sprzedamy granaty. A jak nie chciał, to mu nie sprzedamy granaty. Zobaczymy. Panie kolego, granaty? Nie chciałbyś? Nie chciałbyś. No dobra, nie, to nie. Musimy się pozbyć trochę rzeczy stąd, w takim oto wypadku. Czekaj, pod drzewem do wora dorzucić. Wora, dobra, może granaty, ktoś jak to znajdzie, to będzie przeszczęśliwy, nie? Co jeszcze? Puszkę jedną wyrzucę, bo ona na razie niepotrzebna. Drugą wyrzucę, bo mi niepotrzebna. Trzecią wyrzucę, bo mi niepotrzebna. Żarówkę. Pajki też tu zostawię. Mało. Czekoladę zostawię, bo może się przydać. No i co? Piwo, dobra, masz to piwo, zostawię też. Dobra, mamy to. Mamy to, moi drodzy, możemy się teleportować. I tak zrobimy, wyteleportujemy się, głodny jesteś jak wilk. No już pędzę po jakieś jajko. Tak, już idę.
Idę po jajko. Idę po jajko, dobra. Napiłem się. Dobrze byłoby zjeść jajko. Mogę... Kurde, cukru więcej nie kupiłem. A, bo miejsca nie miałem. To za chłop, nie? Dobra, może te kromeczkę zużyjemy. Zobaczymy, jak tu nasza wytwórnia, moi drodzy. A, to jeszcze wytwórnia pędzi, dobra. Rozpal ogień na 2 godziny. Teraz zrobimy zacier jabłkowy. Zacier jabłkowy. Zacier jabłkowy i jabłek 10. Mam. Kurde, kłamią mnie tu. Ty toń. Cukry. Cukier jeszcze trzeba będzie to kupić. Telek. Snaście. Czarówkę, cukier. Dobra, czekaj, bo ja muszę cukier robić. Ej, kurde. Racier jabłkowy, dobra. 2 godziny to się nic nie stanie się. Czy nie wypali. Git malina, dobra. Gorzałe jeszcze trzeba będzie tutaj schować. Żeby nam tu się nie psuło. Czarówkę też możemy. Tu mamy, moi drodzy, nasiona owca i nasiona kapusty. Ja to tak zrobię. Wiadro. A skąd ja wiadro? A, wiadro gdzieś znalazłem. Dobra, przyda się. Nie, wiadro musi wziąć. Trzeba i zrobić obrządek, moi drodzy. Tak jest, obrządek. Obrządek pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności trzeba pozbierać jajka, wydoić krowę. O, patrzcie, jak tu ładnie mi jajek się nasypało. No i git malina. W pierwszej kolejności obrządek. O. Dobra, jak ty, Burek? Jeszcze nie głodny. Dobra, ja bym cię wyprowadził. Chodź, idź. Idź, poganiaj się. Prowadzę go czy nie? Dobra, masz, przestań prowadzić. Mućkę wyprowadzimy, chodź no. Ona mućka. Chodź, bo trzeba cię wydoić. Chodź, 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 chodź. Dobra, teraz stój. Trzeba byłoby cię wyczyścić jeszcze przy okazji, ale już z drugiej strony to może wieczorem. Dobra, mućkę teraz tak. Oni na pewno się tam zesrali, to na pewno wezmę widły. Na pewno wezmę motykę. Mam motykę, mam. Widły mam, to mam, to mam. Dobra. Może najpierw widły. Ale bo cię zaraz tu... Opa, nie zesrała się. Prawda? Nikt klocka nie puścił? Okej. Nie, to nie. Nie, to nie. No to jak nie, to nie, to walimy, moi drodzy, motykę. No właściwie może nie tyle, że motykę, tylko... O, tu trzeba coś wyplewić. Trzeba było tutaj kapustę, trzeba byłoby zarzucić. Tak zrobimy trochę przerwy. Dobra, kapusta jest i teraz mamy 20 grządków, żeby zrobić na owies. Jak to wygląda stan gleby? Żywność stuwa. Ugór. Dobra, dawaj to. Wchodzimy tego owsa. Dobrze, że ja tutaj wcześniej trochę pokosiłem sobie. Mówię, pewnie coś trzeba będzie sadzić. Pewnie tak. Tu jest 20 kratek. Jest na pewno 20 kratek. Ale dobra, wyrównajmy to. Może, aha. To se wyrównałeś, chłopie? Dobra, jak ja bym chciał posadzić owiec. Aha, czyli jeszcze, dobra, jeszcze zraz. Jeszcze zraz, jeden rządek tutaj. Pociągniemy. O! To jest.
Jest zaorana, jak nie jest zaorana. Widzę przecież, lepiej nie jestem. Dobra. Teraz może tego owsa, co? Nie tu, tylko tu. Jak to jest? Zobaczmy, jak to wygląda. Okej. Okej. 16. Ej, to mam więcej tego. O kurde. Dawaj motykę, jedziemy na grubo. Jedziemy na grubo. Ja myślałem, że to tak... Okej. No jedziemy naprawdę na grubo. Na 4 razy sypłem ziarnem. A to jeszcze brakuje trochę. Trzeba było jednak chyba kosę wziąć. Chyba trzeba było. Ale tu jeszcze mamy na szczęście, w tą stronę możemy pojechać razy 3. Nie jest źle. O kurde, już ponad godzinę, moi drodzy. Trzeba kończyć tą zabawę, nie? Trzeba kończyć tą zabawę. To jeszcze tylko posadzę z wami ten owiec i będziemy kończyć na dzisiaj. Żeby nie było. Ja i tak was chyba tutaj dzisiaj trochę przeciągnęłem, nawet dłużej, ale z drugiej strony dużo zwiedziliśmy, nie? Nie wiem. Zwiedziliśmy dość spory teren, więc ja uważam, że nawet jeżeli zostaniemy parę minut dłużej, to też się nic nie stanie. Przynajmniej dla mnie, a dla was to może być różnie, nie? Zawsze można sobie przewinąć, nie? Albo pominąć dany element. Prawda? Ja to tak mówię. Dla chcącego nic trudnego. Kto chce to obejrzy, kto nie chce to nie obejrzy. Trudno. Dobra, teraz tak. Tu. Tamtą bramę. Teraz tak, tu. Jest posiane? Jest. Raz, dwa, tu. Raz, dwa, tu. Raz, dwa, tu. Tu. Raz, dwa, tu. Dobra, i teraz co my mamy? Tu jeszcze musimy posiać. Tu. Raz, dwa, tu. Raz, dwa, tu. Da nam jeszcze tego zostało 7. Ale to jeszcze sporo tego owca mam. Dobra, moi drodzy. O, zacier jabłkowy się zrobił. Dobra, moi drodzy, ja tu kończę. Ja tu idę po kosę, pokosić to i wykonamy dalej. Dalej tego wszystkiego, muszę narzędzia naprawić, więc cóż, ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że do zobaczenia za jakiś czas. Trzymajcie się, na razie, hej, hej.